Jest też, słuchajcie, odblokowywanie za pomocą dłoni, czyli pokazujemy dłoń do aparatu. Nie. tygodniu mam z 10 komentarzy ludzi, którzy kupili smartfony poniżej 4 GB RAM. Tego się nie da używać, naprawdę, uwierzcie. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Czy ktoś jeszcze czeka na Galaxy S23 FE? Cześć, witajcie. Cześć kochani, ja dzisiaj ze względu na koleje mazowieckie znowu jestem w terenie, niestety, a nie u siebie. Dlatego dźwięk może być niestety kiepski. No ale jedźmy. Damy radę. OnePlus pokazał swojego flagowca na kolejny sezon. Wiele się w wyglądzie nie zmieniło. Kosmetyczne zmiany, nowy kolor, trochę inna ramka aparatu, ale ogólny styl zachowali z poprzednika, czyli taka okrągła oprawka aparatu fotograficznego przytulona do jednej z krawędzi telefonu. Kolor biały, kolor zielony, taki a la marmurek i kolor czarny do wyboru. No i flagowe bebech. Przy czym pokazał, to jest taki eufemizm trochę, dlatego że pokazał go tak naprawdę już wcześniej. Jako że przecieki były, były rendery, była niemalże cała specyfikacja poza niektórymi szczegółami. Poza tym Dokładnie ten tak. OnePlus, słuchaj, jeżeli źle mówię, to mnie popraw, pojawił się najpierw w Chinach, nieprawdaż? Tak. On jest póki co sprzedawany tylko i wyłącznie w Chinach. Natomiast taka właściwa premiera globalna ma być 24 stycznia. No i wtedy też trafi do nas. Trudno powiedzieć, czy coś zmienią, wątpię. Nie wiem, jak Natomiast będzie z ładowarką. Słuchaj, to tam 100-watowa ładowarka jest w zestawie w Chinach. powinni dać radę, chociaż diabli wiedzą. Natomiast pewnie nie będą wszystkie warianty pamięci, bo Chiny mają aż 3 warianty. Podejrzewam, że u nas będzie jeden. Ten środkowy albo ten najbiedniejszy. Tam jest 256, 512 do 1 tera nawet. I RAM Tak. te też jest dosyć imponujący, bo od 12 do 24 przez 16 po drodze jeszcze giga. Dokładnie, przy czym jeżeli chodzi o ceny, no to ceny są póki co podane z rynku chińskiego i ten telefon w zasadzie wychodziłby tak od 2400 do 3200, licząc bezpośrednio z juanów. Więc ja tak prognozuję, że wersja 12256, o ile by się u nas pojawiła, kosztowałaby w granicach 3 koła. Model ciutkę wyższy, na który również są szanse 16 plus 512, to 3400. No i te dużo atrakcyjniejsze warianty, boję się, że się u nas nie pojawi ani ten z terabajtową pamięcią, ani ten z 24 GB RAM-u, no ale gdyby, to już by było dobrze ponad czwórkę. Tak Wiesz co, więc. tak jak cię słucham, jak przewidujesz, jeżeli takie ceny rzeczywiście miałyby być tutaj u nas i w Europie, No, to jest, są całkiem fajne ceny za tę fajne są. konfigurację. No tak, Dlatego, że tanie flagowce setup dużych potrafi. firm kosztują w tej chwili niestety znacznie więcej. Jestem daleki od namawiania A. kogokolwiek do OnePlusa oczywiście, chyba że ktoś lubi. I też jestem daleki nie dlatego, że nie podoba mi się smartfon, czy nie podoba mi się technologia, ale jakby nie chcę reklamować. Natomiast tutaj jest i fajny zestaw aparatów, i ładowanie bezprzewodowe, i to szybkie ładowanie 100-watowe. Aparaty są, moi drodzy, główny 50, dodatkowy szerokokątny 48 i jeszcze do tego jest obiektyw tele 64 Tak, my to megapikselowy. już znamy ze składaczku OnePlusowego, bo to jest praktycznie ten sam zestaw, co w Openie. No, to jest tak, Także że. to jest ta nowa matryca Sony Lite 808, także porządnie. Tu już wszystko jest takie, jakie być powinno, no bo i ekran jest w porządku, procesor Snapdragon 8 trzeciej generacji wiadomka i tutaj się strasznie chwalą, że tam wielki ten układ chłodzenia rozbudowany, więc są szanse, że jakoś to będzie działać. No to jak Jacek powiedział, diabli wiedzą, jak u nas będzie z ładowaniem, bo jest 120 i 50-watowa indukcja. No może być różnie, no bo przykład właśnie chociażby wyrzeczonego już Opena pokazuje, że do nas przychodzi to okrojone. No i to może być jedna z różnic, drugą różnicą będą pamięci. Natomiast reszta powinna zostać taka, jaka była. Podoba mi się ta konfiguracja. Nie wiem, jak to będzie działało. Oczywiście powinno działać całkiem sprawnie. Natomiast ten wyświetlacz to jest 1440 na 3000 z hakiem, tam 368. Jest 168.
Jest Corning Gorilla Glass, jest odświeżanie 120 Hz. To jest Jest. kurczę, bardzo porządna konfiguracja. W związku z tym, gdyby, mówię jeszcze raz, to miało kosztować tyle, co Adam mówi, bo No, trochę trudno mi wiesz, uwierzyć, że miałoby tyle. Ale znaczy powiem gdyby to tak, miało tyle jak to kosztować, to policzy. jest naprawdę atrakcyjna propozycja. Dobrze ustalone ceny. No tak, ja po prostu wziąłem ceny z Chin, doliczyłem europejski podatek i zaokrągliłem ceny w górę, tak jak zwykle to producenci robią. No i to jest cała filozofia. Jeszcze chciałem dodać, że ekran jeszcze z rzeczy fajnych ma wysoką jasność, 2600 nitów w szczycie. I telefon ma szczelność w klasie IP65, czyli nie taką najwyższą, ale już całkiem przyzwoitą. No, z czegoś tam musieli zejść, wiadomo. No cóż, no, oby się okazało rzeczywiście, że ceny będą przyjazne, no bo może w końcu OnePlus wróci do korzeni, czyli do bycia flagship killerem. No, zobaczymy. No, konsumentom jakby tego życzę, bo w tym momencie można by było kupić całkiem fajny telefon za całkiem fajne pieniądze. No a jest tam jeszcze Android 14. To Tak, też jest coś, o no czym to chyba nie wspomnieliśmy. w sumie oczywiste dosyć, ale tak, masz rację, jest 14. Druga dosyć spora premiera tego tygodnia to jest Realme GT 5 Pro. To Oj co tak. prawda, zresztą łączy je to, że mają między innymi procesor ten sam, bo tam jest też Snapdragon 8 generacji trzeciej. Jeśli chodzi o resztę, jest troszeczkę gorzej, chociaż właściwie to zależy tak naprawdę w Zależy, jakim gdzie systemie. spojrzeć. Tam też jest 100-watowe ładowanie, też jest AMOLED Też jest 6,78. 5000 W indukcja, ale bateria już ma 5400. O. No tak. Bateria jest 5400 i też Corning Gorilla Glass w ekranie, chociaż tym razem ekran 1264 na 2780. Rozdziałka mniejsza, za to odświeżanie podbite do 144 Hz. No to teraz pytanie, co kto lubi. Ja bym chyba wolał wyższą rozdziałkę, no ale to Znaczy, mówię. powiem szczerze, że Dobry. na korzyść OnePlusa działają u mnie przede wszystkim aparaty, dlatego że tutaj mamy 50 tele, chociaż właściwie. No gdzie? To samo. Lyt 808 w roli matrycy głównej. No jest Peryskop. 8 zamiast No jest 48. szerokokątny się. No to masz rację. Szerokokątny dali, no po prostu marny. Tak, tu się Bo z zgodzę. przodu też jest 32 megapiksele, tak jak w OnePlusie, Tak. także. Tak samo są głośniki stereo, tak samo jest pilot do podczerwieni, tak samo podekranowy czytnik linii papilarnych, szczelność jest słabsza, bo IP64. Za to szczytowa jasność ekranu jest 4500 nitów. Jest. No, mów, mów. Przy okazji chciałem przeprosić, bo na MGS-y mi się niestety podczerwień przestała wyświetlać z powodów niewiadomych. O. Mam nadzieję, bo nasz dział techniczny pracuje nad tym, żeby przywrócić podczerwień tam, gdzie ona jest. Technicy Mieliśmy naprawią. troszkę zmian systemowych, w związku z tym pewne kiksy mogą się zdarzać, jakby coś zgłaszajcie na MGS-ie w komentarzach czy w No, jakoś pytaniach. się poprawi. Będziemy poprawiali, bo no nie wszystkie błędy jesteśmy w stanie wychwycić po prostu. O, słuchajcie, to jeszcze póki co, jeszcze póki pamiętam, w tym Realme jeszcze jest, powróciła do smartfonów możliwość obsługi gestami. I to już mieliśmy w wielu modelach, jakoś się nie przyjęło. Jest też, słuchajcie, odblokowywanie za pomocą dłoni, czyli pokazujemy dłoń do aparatu. Podobno działa, kiedyś LG z tym eksperymentowało i zrezygnowali z tego, więc No mam nic pewne nie wie, wątpliwości, ale. powiem szczerze. Do tej pory wydaje mi się, że najlepszym sposobem odblokowywania jakby takiego bardzo sekurnego, bardzo bezpiecznego jest właśnie mimo wszystko podwójny aparat z przodu. I jednak badanie topografii twarzy, bo to kurczę, no po prostu działa. Jeżeli chodzi o odcisk palca, tak, w większości przypadków, ale jednak znacznie łatwiej jest podłożyć czyjś odcisk palca niż czyjąś twarz tak dokładnie. Tak, tylko pamiętaj, że mówisz tu o skanowaniu twarzy w 3D, a Tak. nie o takim, jak zazwyczaj mamy. Nie, mówię o jednym aparacie, mówię o dwóch Tak, aparatach, które tak. pod kątem po prostu rzeczywiście są w stanie mniej więcej bezpiecznie to zrobić, dlatego że te zwykłe, co prawda część została uodporniona jakoś na zdjęcia na przykład twarzy, ale
Nie Nie wszędzie do to działa końca tak, jak bym, powinno. nie do końca bym ufał. Ja generalnie odradzam, jak jest pojedynczy aparat, a tak naprawdę no to skan, ale pod czerwieniem, tak jak, no nie wiem, Apple na przykład to robi dobrze. Bo tam nie jest tylko obraz, tylko po prostu kształt twarzy jest odczytywany. Ale no takie smartfony można policzyć na palcach jednej ręki. Kiedyś jeszcze, słuchajcie, było odblokowywanie za pomocą równie unikalnego wzoru tęczówki oka, bo on jest tak samo unikalny jak ślady palucha. No ale też z jakiegoś powodu, kurczę, producenci przestali to stosować, bo najwyraźniej chyba było powolne, chyba było zawodne. I trochę drogie przy okazji. Tak, drogie było w implementacji. Tam Note'a kiedyś miałem z tym takim odblokowywaniem, ale właśnie pamiętam, że jakoś to tak średnio działało. No niezły pomysł, tylko branża rezygnuje po prostu z tych rzeczy, które nie przynoszą takich zysków, jakie powinny. Dokładnie, bo wiecie, to kosztuje, a ludzie nie wszyscy z tego korzystają, nie jest to killer feature. Wracając do tego Realme GT5 Pro, mamy trzy wersje pamięci: 12256, 16 plus 512 i 16 plus 1 tera. Ceny wyrażone w juanach to od 1920 po 2,5 niecałe. Przy czym no, to są ceny w juanach, kiedy ten model będzie poza Chinami. Trąbka, nie jestem wam w stanie jeszcze w tej chwili powiedzieć. Mamy poza tymi chińskimi premierami jeszcze inne chińskie premiery, trochę może mniej istotne, ale są. Jest Huawei Enjoy 70. On. To jest smartfonik, który wyszedł w Chinach w zasadzie pod chińską nazwą. To Enjoy to jest takie, no bo jest seria. Ale on ma i HarmonyOS system, także to nie jest wersja na pewno na Europę. Tak, ale ma fajną baterię, 6000 mAh, chociaż z mniej fajnym 22,5-watowym ładowaniem. Natomiast No tak, to bateria, no jest ciekawy wygląd dosyć. ewidentnie smartfon dla oszczędnych, bo poza tym, że bateria 6000 bardzo fajnie, długo działająca, to jeszcze do tego ekran tylko HD z plusem. W związku z Tak, tym no to będzie jest jeszcze raczej dłużej działała, budżet. tak? No przyłożyli się trochę do wyglądu, ramka aparatu wygląda jakby diabli wiedzą, co tam było. A w rzeczywistości no tam jest de facto jeden aparat, bo jest 50 plus 2 do rozmywania, z przodu 8, więc nic jakiegoś tam extraordinary. Snapdragon 680 to też nie jest jakiś, kurczę, super wyczes. Ekran, no tak jak Jacek powiedział, ale też z ciekawostką, bo słuchajcie, to jest ekran no, LCD, a wyraźnie podano, że jest always on display na nim. No i może dlatego jest bateria 6000 mAh. Może Tak, taka, dlatego. taka dziwnostka. Druga z kolei chińska premiera, która tak naprawdę, nie, przepraszam, to europejska premiera. O, już właśnie, to już nie chińska. Europejska premiera Honor Magic 6 Lite 5G. Co prawda premiera, nie jest to tak naprawdę, przepraszam was, bardzo zimno mam. Premiera tak naprawdę to nie jest nowa rzecz. Tego Honora już znamy, znamy go pod nazwą X9B. Taką Dokładnie. śmieszną, dziwną. Ale wyszedł w Europie, pojawił się we Włoszech bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, we włoskim oddziale Tak. Honora. Tak. No słuchajcie, takie preludium do właściwej premiery honorów, o których też dzisiaj piszemy. No, oczywiście to jest prognoza póki co, bo premiera podejrzewam w trakcie MWC, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, przy czym model ten topowy będzie jeszcze później, czyli model Ultimate, bo będzie jeszcze oczywiście podstawowy Magic 6, będzie Magic 6 Pro i będzie ten Magic Ultimate, który w tym roku ma mieć logo Porsche. Parzy ją mówili. A tu dali po prostu tego lajta chyba tak no, na przygrywkę, żeby zachęcić, żeby trochę podtrzymać przed świętami, coś tam może sprzedać. Też jakiś, nie jest to jakiś tam ekstraordynary telefon, ale ma AMOLED-a. No to z plusów ma Snapdragona 6 generacji pierwszej, więc no, może być. No, aparat 108 megapikseli z matrycowym zoomem, ale już niestety drugi aparat to już tylko piąteczka szerokokątna, jest jeszcze dwójka do makro, która tam kompletnie już do niczego. Uf, no bateria też nie najgorsza, 5300 z 35-watowym ładowaniem, ale no tak jak Jacek powiedział, to jest tak naprawdę klon, przy czym no wiadomo, tamten nie trafił do szerszej dystrybucji, ten trafia. Tak, no ten będzie Ten w nie Europie, będzie. tamten po prostu poszedł na Chiny. Tak, pewnie będzie u nas, no nie ma co ukrywać, póki co tylko w sieci poręcz. Nie wiem, czy planują, no bo regularnie pytam Honora, jak się widzimy, czy coś szerzej. No,
No na razie tak ostrożnie, delikatnie, no tak dziwnie troszeczkę, ale no okej. To Kolejna będzie kilka premiera, która zapomnianych tak, kolejna filmów. premiera, która tak naprawdę nie jest premierą, to jest w Indiach IQ 12 5G. Smartfona już znamy, dlatego że miał premierę pod marką Vivo troszeczkę. To jest to, słuchajcie, tak, że na całym świecie, w zależności od lokalnego oddziału, Vivo albo publikuje te smartfony pod własną nazwą Vivo IQOO, albo jest oddzielny oddział, gdzie one mają markę IQOO bez Vivo. To Vivo się nie pojawia ani na. Między innymi tak jest w Indiach. Po prostu smartfon się pojawił. Jest tak naprawdę różnic nie ma żadnych. Ma troszeczkę inne oznaczenie, co zobaczycie prawdopodobnie, natomiast nie ma żadnych różnic w specyfikacji. Natomiast ten sam AMOLED LTPO 1260 na 2800 ze 144 Hz odświeżaniem. Także identyczne aparaty, identyczne zestawy pamięci, czyli do 256 i 16 GB RAM-u. 50 plus 64 tele z tyłu i szerokokątny też 50. W związku z tym, no mówię, jest to fajna, rzetelna konstrukcja, tylko tym razem poszła na Indie. Bardzo możliwe, że ta wersja może się również pojawić w Europie. No tak, tak samo pewnie się pojawi Redmi, które też w sumie no, nie do końca jest takim totalną premierą, aczkolwiek oficjalnie wyskoczyło teraz w tym tygodniu. I tu uwaga, nie pomylcie się, mamy telefon pod tytułem Redmi 13C, który teraz powinien według mnie się nazywać już Redmi 13C LTE czy tam 4G, bo pojawił się nowy Redmi 13C 5G. I w zasadzie jest nieco podobny do tamtego, bo i z wyglądu, i ze specyfikacji. Oczywiście ma inny procesor, ma inny i niekoniecznie lepszy aparat fotograficzny. I to nie jest jakiś super hiper telefon, bo to jest budżetowa raczej ekran LCD HD+, ale z 90 Hz odświeżaniem i jakąś tam Gorilla Glass na wierzchu. Jasność mocno przeciętna 450 nitków. Dimensity 600 z plusem. No niestety aparat do selfie odchudzi do 5 megapikseli, za to z tyłu jest 50. No i bateria 5000 z 18-watowym ładowaniem, ale w zestawie jest 10-watowa ładowarka. No też póki co tylko w Indiach, ale wydaje mi się, że będzie szersza dystrybucja tego telefonu. Będzie szersza dystrybucja tego telefonu. Sprzedam ci newsa. Właśnie telefon zadebiutował w Chinach pod nazwą 13R. Redmi 13R. Identyczna specyfikacja. Troszeczkę zmienili design tylnej wyspy z aparatami. Zaraz pewnie będziesz pisał newsa o tym. Nie wiem, czy mam ochotę, czy ręce opływają na to. Słuchajcie, no w Indiach ten telefon jest dostępny w wersjach 428, 628, 8256, najtańszy 480 z IKO, najdroższy 640 parę. No do nas na pewno w tych cenach nie przyjdzie, no bo przynajmniej musicie te 23% dowalić i zaokrąglić w górę, więc tak myślę, że byłoby jakieś tam 999, no za tą topową wersję. Na pewno smartfon też dla oszczędnych, jeżeli by się udało go wyhaczyć na jakiejś promocji, czy w Tak. jakiejś niższej troszkę cenie, bo te ceny, powiem szczerze, oficjalne tak średnio mi się podobają, No tak, patrząc na jeszcze do specyfikacje. tego dla cierpliwych, jak kupicie tą wersję 4-gigową, to jeszcze będziecie mieć. Oszczędzajcie z głową, słuchajcie, 4-gigowej nie warto, co najmniej 6 GB RAM-u, bo w tym wypadku, tak? Bo Tak, można. Bo można. powtarzamy regularnie, ale no producenci, nadal są producenci, którzy próbują oferować smartfony nawet z 2 gigami RAM-u jeszcze, naprawdę serio. Nie Które róbcie tego w teraz tygodniu. W nie. tygodniu mam z 10 komentarzy ludzi, którzy kupili smartfony poniżej 4 GB RAM-u. Tego się nie da używać. Naprawdę, uwierzcie, nie da się używać. Nieużywalne są. No. Przyszła prasówka, kurczę, jakaś. O, jest super promocje. Smartfon tam już za 300 zł. Przez litość nie podam jakiej marki, ale po prostu i widzę, kurczę, ten najtańszy 2 giga, 2 plus chyba 32 pamięci. Przy czym, I mówię, jak co? zwykle mówię, nie oburzajcie się, właściciele starych smartfonów, No nie nie. oburzajcie się na mnie, że macie 2 Stary giga i wam działa. smartfon.
Działa wam, ponieważ nie ma update'ów. Działa wam, ponieważ nie instalujecie nowych wersji aplikacji. Jak spróbujecie zainstalować nowe wersje aplikacji, szczególnie społecznościowe, gier czy coś innego, przestanie działać. To się można pochlastać. No, robimy to nie dlatego, żeby was krytykować, wasze wybory, czy was zniechęcać do tych telefonów, tylko po prostu staramy się doradzić, żebyście kupili telefon i jak najmniej byli rozczarowani. Bo Jeżeli no, ktoś tutaj prawda do jest nas taka, trafił, że. ma działający, nowoczesny telefon z 2 giga RAM-u albo 3 giga RAM-u i świetnie działa jako smartfon, to dajcie znać w komentarzach ewentualnie. Tak, z ciekawości. No, chociaż tak naprawdę jakiego smartfona byście nie kupili, to będziecie rozczarowani. No ale to tak dołująca rada na piątek. Dobra, lećmy dalej, bo jeszcze są nowe smartfony niestety. Wspomnimy o serii Hot 40 Infinixa, w której wyszedł Hot 40 Pro, Hot 40, Hot 40i. Tak jest. No, telefony, no inaczej, no tutaj mnie wczoraj jeden z czytelników trochę na Facebooku skrytykował, że się czepiam. Czepiam się i będę się czepiał, bo to jest, kurde, żenująca próba udawania smartfona Apple, tak żeby z daleka wyglądał jak iPhone. I wyspa aparatów jest tak ułożona, i Dynamic Island, imitacja wokół pojedynczego aparatu, słuchajcie, na froncie. Po co? Infinix robi fajne rzeczy, potrafi zrobić fajny telefon i jeszcze go dodatkowo sprzedać w dobrej cenie. Potrafią być innowatorem. Dzisiaj Bank News pokażą na CES-ie niedługo ładowanie z powietrza, tak, na odległość. To nie ma to tamto, to nie są jakieś tam byle jakie technologie czy coś. No, coś tam potrafią. No, po czym wypuszczałem telefon, gdzie kurczę, tylna wyspa udaje iPonga. A z przodu wokół pojedynczego aparatu dali rozwiązanie, które w iPhone'ie miało maskować dużą dziurę i w dodatku asymetryczną. No tak się nie robi. No. I to jest One kolejny raz, kiedy to robią. wszystkie wyglądają właściwie tak samo. To Tak, jest tak bardzo, samo. bardzo, Wygląda jak bardzo Mekaj. podobny design. Ładny design, mówmy się, to nie jest brzydkie. Tym bardziej, że dają naprawdę fajne kolory Kolory, obudowy i no. tak dalej. Ja bym chciał na przykład takiego różowo-niebieskiego iPhone'a. Nie ma. Jestem daleki nadal od polecenia Infinixów, dlatego że to jest co prawda, no, na przykład dają sensowne zestawy pamięci, tak? No, ale Natomiast są pamięć to jest pamięci EMMC. wolne. Są to pamięci wolne. Nie dają No i. niestety procesorów nawet z tej wyższej średniej półki, dlatego że tutaj w wersji Pro jest Helio G99. Umówmy się, że procesor już nieco emerytowany. To mogłoby być do bardzo taniego smartfona. W wersji No to podstawowej będą jest tanie Helio smartfony. G88, a w wersji i jest w ogóle Unisoc T606. W związku z tym nie ma sensu się tutaj jakoś bardzo rajcować. No, szczególnie przy tym i, tam jest 4 giga RAM-u, z tym Unisokiem do tego nie. No ja z czystym sumieniem po prostu nie mogę tego polecić. Jeżeli chodzi o wersję Pro czy wersję podstawową, tam jest po 8 giga RAM-u. Te procesory, co prawda już nie nowe, ale jeszcze będą działały przez czas jakiś. Będą dawały radę. Natomiast globalnie rzecz biorąc, to są smartfony, które mają wyglądać na bardzo atrakcyjne wizualnie, mają jakby zwracać uwagę ceną. Natomiast ja nadal mówię, jeżeli jesteście zainteresowani, warto iść do sklepu i wziąć do ręki, zobaczyć, jak to Tak. działa, przede wszystkim przed zakupem. Przede wszystkim ja bym w przypadku Infinixa zwrócił Waszą uwagę na oprogramowanie. No bo oni mają tam swoją nakładkę firmową XOS, bodajże się to nazywa. Ona jest dobrze przeładowana, ale no żeby to chodziło jak należy i to trzeba sporo czasu poświęcić na początku, bo przede wszystkim trzeba się pozbyć. Tam cały czas są te chińskie naleciałości. Nie wiem, dawno nie testowałem Infinixa. Nie wiem, czy te ostatnie modele coś mają ulepszone, ale. No te, które miałem w testach, no to oprogramowanie było według mnie najsłabszą stroną tych telefonów póki co. A mają też ciekawe konstrukcje, bo te droższe modele, powiem wam, że naprawdę według mnie są całkiem fajne. No tylko ja bym na przykład wolał, jakby im kurczę wrzucali tutaj nawet gołego Androida na dzień dobry i od razu te telefony byłyby jeszcze lepsze. Tak, tutaj to Natomiast te tanie to. powinna być trochę inna polityka, jeżeli chodzi o oprogramowanie związane z Europą. Jeżeli chcą wejść na europejski rynek, to naprawdę nikt nie ma siły siedzieć i wywalać rzeczy, które są kompletnie nikomu niepotrzebne na samym początku, a No które dokładnie. rzeczywiście obciążają smartfona bardzo mocno.
ale boję się, że to już minęło, bo nawet kurczę, jak już Motorola mi wywala proponowane aplikacje na dzień dobry, to No ja mówię, właśnie, no właśnie. Bożu, jedyny piekło zamarzło. I za Skądś każdym trzeba razem brać powtarzam, Motorola, pieniądze? nie idź tą drogą, no. Skądś trzeba brać pieniądze? Skoro telefony się coraz słabiej sprzedają, No ten boom wiem. największy przeszedł, a ludzie jednak używają starych maszyn, ponieważ się okazuje, że są lepsze w tej cenie, w której zakupili, od nowych, znacznie droższych, no to trzeba na czymś zarabiać, skoro te smartfony zalegają w magazynach. Niestety, Nie smutek, dosyć, no. słuchaj, że producenci mają problemy z dostawami, z podzespołami, z mikroprocesorami, ze wszystkim praktycznie. Smartfony im do tego jeszcze nie schodzą. No kurczę, na czymś trzeba zarabiać. No to może robiąc rzeczywiście deale związane z oprogramowaniem, bo tutaj nie bardzo jest inne wyjście. No tak, ale to wiesz, Nie no nie. sprawiedliwiam w żaden sposób. Dowalimy oprogramowania dodatkowego, dowalimy jakieś gówniane gierki, ale wow, mamy nowy kolor. Słuchajcie, dzisiaj Motorola ogłosiła, wczoraj, przepraszam, wieczorem, że będzie nowy kolor, bo Pantone ogłosił kolor roku, nowy kolor roku jest po prostu brzoskwiniowy, mówiąc po męsku i Ja patrz, tyle. myślałem, że taki jakiś różowy rzeczywiście, ale okej, No brzoskwiniowy cóż, mogę nie, być. o, to jest, zaraz ci powiem, jak to się nazywa, bo on ma w ogóle jakąś tam super fancy nazwę. Może być, no mi się podoba, aczkolwiek Peach Fuzz, A, czyli czyli rzeczywiście brzoskwiniowy. no jest brzoskwiniowy jak mordę szyił, no i pokazali tego E40 Neo Eraser w tym kolorze i są Słuchaj, ładne. ale to pusto jest taka włochata brzoskwinia, tak? No I właśnie, taki a właśnie brzoskwiniowy. telefony nie są kudłate, ja bym chciał, kurczę, nie wiem. Chociaż do tego Razera aż się prosi, żeby pomponik dołożyli. Ja bym Bo chciał. tak, takie fast to oznacza, że taka jest Taka włochata, taka niziasta, tak. No, no liściasta. dokładnie. Dokładnie, no widzisz, no właśnie, a, kurczę, powinien zrobić specjalnie dla mnie różowego albo takiego brzoskwiniowego Razera i jeszcze do tego miziastego. No, kurczę, ale bym to nosił z dumą. Ja pierdykam. Różowy telefon, jeszcze kurczę, pluszowy. Wow. To coś dla mnie. Trzeba Jeszcze do. powiedzieć, trzeba powiedzieć o jeszcze jednej premierze w tym tygodniu. Nie unikniemy tego. MyPhone N23 5G. Ja przypomnę, że MyPhone wypuścił już dwie maszyny pod nazwą N23. Tym razem będzie smartfon z 5G. No będzie, nie jest wybitny, ale no tragedii nie ma. No jest Dimensity 6020, jest 6 giga RAM. Do tego 6 giga wirtualnego RAMu i 128 pamięci, to no już ten RAM dali jako tako, no nie można powiedzieć, żeby nie. Jest aparat 50, jest bateria 5000, jest eSIM, moi drodzy. Tak, Także jest ma obsługa jakieś SD. zalety ten telefon, ale choroba Natomiast no, ekranu. ma wyświetlacz na przykład HD, tak? No To że właśnie. IPS-owy, to IPS-owy. Wiadomo, że wyżej pewnego poziomu się nie podskoczy w pewnej cenie. No Natomiast no, dokładnie. to jest tylko HD. No tak, no ma kilka jeszcze fajnych rzeczy. Ma mini jacka, ma, słuchajcie, potrójne gniazdko na karty, czyli może być dual SIM na fizycznych kartach. Plus jeszcze microSD. No mówię, no nie jest to jakieś. Widać, że się starali, ale no pewnie. Kurczę, no chciałem to wziąć w rękę i zobaczyć, ale boję się, że po ostatniej recenzji smartfona tej marki, jaką kiedyś tam wrzuciłem, chyba jeszcze w zeszłym roku na YouTube'a, to już więcej smartfonów tej marki nie będziemy testować. Więc nawet wam specjalnie powiem. Oglądałem w Berlinie te telefony. O, możecie sobie obejrzeć filmik podlinkowany. Pokazywali je na targach IFA. Mogłem je przez chwilę pomacać. No niestety za krótko, żeby wam teraz coś o nich mówić. Nigdy nie mów nigdy. Tutaj jest jedna ciekawostka związana z tym smartfonem. Mianowicie MyPhone po pierwsze zgłasza, że procesorem tutaj jest Dimensity 6020, Adaś o tym wspomniał. Natomiast Dimensity 6020 obsługuje Bluetootha 5.1. MyPhone podaje uparcie 5.2 we wszystkich dokumentach, w dokumentacji. No Boże, no Nawet i jeden użytkownik w końcu mnie spytał. Ja zwróciłem na to uwagę już wprowadzając go do katalogu. Natomiast no, jest jak jest. Jeżeli chodzi o dane od MyPhone'a, ja się ucieszyłem na przykład ostatnio, że dostałem dodatkowe, poza tymi, które były na stronie, to z własnej nieprzymuszonej woli jeden z naszych znajomych w MyPhone'ie przesłał mi po prostu dodatkowe dane, które mogłem nanieść na kartę. Ale kurczę, dlaczego ich nie ma na stronie?
Dlaczego bywa tak, że dokumentacja na stronie i w sklepie różni się w Jest inny. specyfikacjach, szczegółami? Ludzie, no nie można w ten sposób funkcjonować. Zwracam iPhone'owi na to uwagę od początku jego istnienia. No i oni od początku robią to samo Czy i naprawdę nie można ja już jednego człowieka przestałem zwracać nauczyć, uwagę. czym są te literki i cyferki, posadzić go i przypilnować, żeby podawał porządne specyfikacje, poprawne, żeby Nie, ale ludzie mieli? Jacek, są firmy niereformowalne. Ja w ten sam sposób próbuję na przykład wychowywać Red Magica, gdzie regularnie wysyłam przy każdym teście telefonu im poprawki, co jest nie tak w oprogramowaniu, nawet jeżeli chodzi o tłumaczenie. A oni dalej swoje, poklatane w czasie i poklatane w czasie. Ja mówię, kurde, barany, zmieńcie to. Nie, okej, okay, thank you, my friend, i nara. To są rzeczy, które można naprawdę No nie poprawić, są. usprawnić bardzo niskim kosztem, jeżeli chodzi o Dokładnie, to nie są. dystrybucję smartfonów, jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie tego urządzenia do sprzedaży. Dokładnie, no to nie jest żaden rocket science, no to jest po prostu no, prosta rzecz. Zmieniamy, kurczę, na stronie literkę, no, cyferkę, cokolwiek. No cóż, słuchajcie, iPhone sobie życzy za ten telefon 900 zł bez złotówki. Jak kusi was eSIM na przykład, kusi was potrójne gniazdko na karty, chcecie mieć mini jacka, a wisi wam to, jaką jakość obrazu oferuje wyświetlacz. Nie zależy wam jakoś szczególnie na zdjęciach, bo jeszcze o aparatach nie powiedzieliśmy. Jest 50 plus 2 plus VGA do AI, cokolwiek to robi. Myślę, że po prostu wypełnia ramkę i jest. No to kurczę, no. Podoba mi się, że nie cebulą na ramię. No. To To okej. Okay. powinno to działać, natomiast jak będzie działało, to tutaj naprawdę nikt wam nie zaręczy. Powinno działać ze względu na nie najgorszy procesor, ze względu na te 6 giga RAM-u, które jest po prostu. To jest LPDDR4, powinno działać. Trochę Powinien być mało jest pamięci nośnik dla jednoprogramowy. usera, ale można sobie rozszerzyć kartami, w związku z tym też nie ma wielkiego problemu. No dokładnie. Niemniej ja nie namawiam do tego smartfona. Tak, no inaczej, jak macie te 900 do wydania, no to obejrzyjcie przy okazji, co oferuje konkurencja, bo już znajdziecie Tak, coś lepiej myślę, że wyposażonego, chociażby w ekran Full HD. O, no to jest, mówię, no dla mnie ten ekran jest w nie do każdym przejścia. wypadku to jest najlepsza taktyka, żeby sobie po prostu zajrzeć do sklepów albo do portali Patrzeć porównujących nawet, ceny wiecie, na żywo. i zobaczyć, co można dostać za taką kwotę i wtedy ewentualnie rozpocząć wybieranie. Jeżeli mam 1000 zł do wydania na smartfona, to odpalam sobie, nie wiem, sklep jakiś, sprawdzam, co jest za 1000 zł, co jest niżej, co jest troszeczkę wyżej. Bo zawsze można tą stówę czy dwie dołożyć, jeżeli się trafi coś atrakcyjnego. Warto tak robić naprawdę w każdym wypadku. Przy czym, znowu, niestety czasem jest tak, bywa tak, że specyfikacje te na papierze, które macie, niestety nie odpowiadają temu, jak smartfon rzeczywiście działa. I dlatego to jest druga rzecz, drugi poradnik zakupowy wujka Jacka. Trzeba iść do sklepu, do elektromarketu, wziąć do ręki i zobaczyć, jak Się to działa. pobawić. No, Tutaj też szczególnie, się że nie taki dowiecie, telefon jak już będzie swoje tam działało przeszedł. wam w domu z aplikacjami, które zainstalujecie dodatkowymi, ale No przynajmniej to zobaczycie, jak interfejs działa. wiecie, ludzie się tym bawią. Jak to leży na wystawie, to często ludzie łażą, szczególnie faceci i żony idą na ciuchy, a faceci macają telefony po kolei i się nimi bawią. Więc te telefony, jeżeli chodzi o obsługę oprogramowania i to, co ten soft tam robił po drodze, to pewnie już swoje przeszły. Te, które są na wystawie, więc jest szansa, że będą w jakimś stopniu odzwierciedlać już taki nieco zmęczony telefon. To też jest jakaś tam szansa, szczególnie jak zobaczycie, że obudowa już nosi potężne ślady zużycia, no to będziecie mogli być pewni, że ten telefon już swoje tu leży i odzwierciedli mniej więcej taki telefon po jakimś czasie użytkowania. Skoro powiedziałem o czasie, to sorry, Jacek, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Czy ktoś jeszcze czeka na Galaxy S23 FE? Bo wygląda na to, że się w końcu doczekamy, bo już w niektórych krajach te telefony się pokazują. Ceny są nawet, specyfikacyjnie też jest nawet, tylko ja się tak zastanawiam, czy ktoś jeszcze w ogóle na ten telefon czeka. Bo wydaje mi się, że ten, kto chciał kupić flagowca Samsunga, to sobie kupił tego najtańszego Galaxy S-a i już ma. Ten Tutaj fanowski. chyba mniej narzekał od tych, którzy kupili tego najdroższego. No, nie wiem, mnie akurat się podoba ultra niezmiennie, szczególnie, że teraz baterię ma na poziomie Wiesz, wreszcie. ja mam po prostu przez cały czas narzekania w komentarzach. Naprawdę w tygodniu mi Jacek. się trafia. Myślałem, że przeszło jakby, że seria jakby skończyła się taka moda na komentowanie. Natomiast mam
tyle negatywnych komentarzy dotyczących Ultra, że po prostu nie bardzo Ale wiem, co z tym wiesz, robić. bądźmy szczerzy, wśród ludzi, nie mówię, oczywiście to nie jest zarzut personalny do nikogo, ale generalnie wśród ludzi panuje moda na hejtowanie Samsunga i Apple. I z jednej strony to tak, no to są telefony nie tanie, więc ten poziom zawodu, gdy coś jest nie tak, jest wyższy odpowiednio, bo jak kupisz sobie telefon za 800 i coś jest nie tak, to inaczej, to jest defaultowe, to wiesz, że jak kupisz telefon za 800, to coś będzie nie tak, ale kupujesz telefon, kurczę, za 7 koła, to wymaga, żeby on był już super, hiper. No i coś nie jest i narzekasz wtedy. No Jak to myślisz, że jest na dobry, MBS-y to ma się nikt nie wchodzi na pochwali. rzekę? To w Słucham? społecznościach, to wchodzi się na jakieś Facebooki, Instagramy, Wszystko, inne ale to takie wszędzie ludzie Twittery, narzekają. czy... I Im tam się droższy chyba narzeka, telefon, tym a ludzie na bardziej MBS-y nie narzekają. narzekać. Normalna rzecz, ale wiesz, jak ktoś jest zadowolony, to nigdy nie pochwali, bez na to, czy to jest smartfon, czy to jest obiad w restauracji. Zjadłeś dobry obiad, nie napiszesz komentarza na Google knajpie, że ej, zarąbisty i tanie żarcie. Nie, jak będzie zupa zasłona, to na pewno napiszesz. No i to tak samo tu polega, że jak ktoś jest zadowolony z telefonu, to nie pisze. Wiesz co, mam bardzo wiele komentarzy pozytywnych również dotyczących smartfonów i to są komentarze, których bardzo często użytkownicy się dziwią w mniej albo bardziej parlamentarnych słowach, co ta reszta wypisuje, bo przecież oni mają i używają. Może Pamiętajcie, mają to po jest... prostu rozsądniejsze podejście albo niższe wymagania. Nie wiem. Warto pamiętać tutaj o jednej rzeczy, że urządzenia elektroniczne sprawują się tak, jakby funkcji tego, ile od nich wymagamy. Dlatego, że po prostu w momencie, kiedy jesteśmy świadomymi użytkownikami, wiemy, co kupujemy i wiemy mniej więcej, co nam będzie na tym działało, jest ok. W momencie, kiedy spodziewamy się więcej, niż urządzenie potrafi w tej cenie zaoferować, no to wtedy można być rozczarowanym. Natomiast i stąd różnica w komentarzach. Ci, którzy są rozczarowani, piszą paskudne komentarze. Natomiast ci, którzy są zadowoleni, bo użytkują smartfona z takimi oczekiwaniami, którym on jest w stanie sprostać, piszą po prostu komentarze pozytywne. No właśnie, Tak ale to patrz, jest. jestem zaskoczony. Ostatnio pod tymi iPhone'ami z tej serii N23 było sporo pozytywnych komentarzy. Tak, tak, W tak. tym W miejscu chciałem końcu pozdrowić przestałem je agencję puszczać. obsługującą tą markę. W końcu je przestałem puszczać, te pozytywne Tak, komentarze. bardzo dobrą robotę robicie, ale trochę nieskuteczną. Zresztą Moi tak drodzy, my powiedziano. jesteśmy za stare lisy, żeby na coś takiego się nabierać. Naprawdę, jeżeli ktoś nas ogląda z iPhone'a, naprawdę. Tak, i to generalnie słowa do wszystkich agencji. To znaczy, Zajmujący nie jest się. tak, że jakiś komentarz agencyjny nie pójdzie tutaj i tu Właśnie. czy ujdzie. W Jak momencie, zrobicie kiedy to jest to dobrze. puszczone z sensem, to po prostu idzie. Ale masówki nie Ale uprawiajcie, na bo to pewno nie naprawdę masówka. masówka pod jednym modelem. No, sorry, to jest aż bije w oczy. No dobra. Mamy coś jeszcze, chyba wszystko, nie? Na ten Chyba tydzień. wszystko. Zagadaliśmy was na śmierć znowu. Mam nadzieję, Dobra. że jeszcze żyjecie. To trzymajcie się. Widzimy się jeszcze przed świętami jakoś. I papa. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć, cześć.